Dzień dobry, ja nazywam się Patrycja Zelek i zapraszam na spotkanie ze sztuką. Dzisiaj poruszymy motyw zwierząt w sztuce. Zwierzęta w sztuce są obecne od zarania dziejów. Współcześnie przedstawienie zwierząt lub scen z nimi nazywane jest animalistyką. Najstarsze ślady ludzkich wytworów artystycznych, czyli rysunki zachowane na ścianach jaskiń, ukazują byki lub inne zwierzęta. Ten motyw okazał się bardzo trwały i przez kolejne stulecia przedstawienia zwierząt pojawiają się na obrazach czy w rzeźbach. Każdy z nas pewnie widział obraz przedstawiający wiejską scenę rodzajową z kaczkami, psami i kurami lub jakieś portrety ludzi ze zwierzętami. Często możemy spotkać w miastach posągi konne. Mamy też dzieła o charakterze religijnym, w których zwierzęta pełnią rolę alegoryczną, czyli dodatkowo posiadają jakiś sens umowny. Jak widać, zwierzęta są wszędzie. Prawdopodobnie jednym z najstarszych przedstawień tego motywu możemy znaleźć w jaskiniach. Jedną z najstarszych jaskiń jest jaskinia Lascaux. Pomieszczenia wewnątrz jaskini różnią się między sobą znacznie pod względem rozmiarów oraz dostępności. Naskalne rysunki przedstawiają głównie ówcześnie występujące tam na tamtych terenach zwierzęta roślinożerne, czyli jelenie, bizony, tury i konie. Niesamowity jest sposób i kunszt artysty, który śmiało operuje zarówno linią, jak i plamą barwną do ukazania ruchu oraz trójwymiarowości zwierząt. Malowidła wykonano na jasnym tle jaskiń z różnych odcień zieleni, żółci, czerwieni i brązu. Zwierzęta są przedstawiane w czasie ucieczki, walki oraz odpoczynku. Miejscami zastosowano perspektywę skróconą. Niektóre obrazy sprawiają wrażenie przestrzenności. Kolejnym przykładem przedstawień zwierząt w sztuce jest, myślę, że wszystkim bardzo dobrze znany obraz damy z łasiczką lub też, jak niektórzy twierdzą, z gronostajem. Obraz autorstwa Leonarda da Vinci powstał w 1489 roku. Obecnie jest on prezentowany w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dzieło przedstawia młodą kobietę o dziewczęcej urodzie, lekko zarysowanym uśmiechem podtrzymującą prawą dłonią zwierzątko o miękkiej sierści. Współczesne interpretacje raczej wskazują, że wszczepiony w suknię Cecylii i głaskany przez nią gronostaj to zoomorfizacja osoby księcia. Albert Dürer od 1500 roku zaczął serię szczegółowych przedstawień zwierząt i roślin. Jednym z jego dzieł jest akwarela przedstawiająca skrzydło kraski. Innym dziełem tego samego autora jest Młody Zając. Zwierzę jest przedstawione w hiperrealistyczny sposób. Polski malarz Józef Chełmoński jest jednym z przedstawicieli realizmu. W swoich pracach często ujmował motyw zwierząt i wsi. Jednym z jego wielu dzieł jest Odlot żurawi i znajduje się on w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Utrzymany jest w bardzo mrocznym klimacie, niepokojący i ponury. Na tym obrazie są jedynie widoczne zarysy sylwetek żurawi, ale mimo to jesteśmy w stanie określić, że to są właśnie te ptaki. Również współcześni artyści i nie tylko w malarstwie, ale także w rzeźbie wykorzystują ten motyw. Katarzyna Kozyra w swojej pracy Piramida zwierząt wykorzystała 4 wypreparowane zwierzęta. Konia, psa, kota i koguta, które kolejno są ustawione jedno na drugim. Punktem wyjścia do tej pracy była powieść braci Grimm, muzykanci z Bremy. Jest to bardzo kontrowersyjna praca, o której wieści obiegły cały świat. Dziękuję bardzo, na dziś to będzie wszystko i zapraszam do kolejnego filmiku.